Rozmowa polskiego radia 24. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie senatorze. Senator Jan Filip Libicki. Dzień dobry. Pomoże mi pan senator? Przed... Młody działać PSL. Bardzo dziękuję. Ale nie młody wiekiem, tylko młody partyjnym stażem. PSL Koalicja Europejska. Panie senatorze, i pozwoli pan, zanim oczywiście tematem numer jeden się zajmiemy, czyli egzaminy gimnazjalne i w przyszłym tygodniu egzaminy ósmoklasistów, to ja bym chciał troszeczkę w politykę wejść, bo o tej polityce jakoś dziwnie zapomnieliśmy. Jakimś, nie wiadomo jakim cudem, Barbara Dolniak zniknęła z list Koalicji Europejskiej. Coś panu wiadomo na ten temat? Proszę pana, no ja nie jestem w kierownictwie Koalicji Europejskiej, nie ja podejmuję w tej sprawie decyzji. Słyszałem, że pani poseł, pani marszałek Dolniak była po prostu niezadowolona z miejsca, z którego miała startować, ale nie wiem czy to jest prawda, tak słyszałem. A myśli pan, że w ogóle w Nowoczesnej ludzie są zadowoleni z miejsc, które dostali? A tego nie wiem. Wiem, że w PSL-u są zadowoleni z miejsc, które dostali, a jak jest w Nowoczesnej, nie wiem. Gdybym był prezesem PSL-u, to może bym wiedział, ale na szczęście nie jestem, bo jest na pewno ktoś lepszy ode mnie, czyli pan prezes Władysław kosiniak To w takim razie do starego pańskiego ugrupowania... Zapyta pan senator, do Dużo którego? Właśnie spodziewałem się, do którego? Do Platformy Obywatelskiej. A co się z Adamem Scheinfeldem stało? Znaczy, ja jestem, jeśli ta informacja o rezygnacji jest prawdą, to ja jestem zaskoczony. Bo niezależnie od tego, czy się go mówi, jaki czy się adam Scheinfeld miałby miejsce, to ja akurat jestem z tego samego okręgu. To znaczy z połowy tego okręgu, w którym przez wiele lat Adam Scheinfeld był posłem ja jestem przekonany, że Adam Scheinfeld z każdego miejsca tej listy miałby realne szanse na mandat. No przykład sprzed lat pięciu był taki, że mając miejsce drugie, zrobił pierwszy wynik ponad 60 tysięcy głosów. Nie wydaje mi się, żeby ten wynik miał być znacząco mniejszy w tych wyborach najbliższych, gdyby Adam Scheinfeld startował, więc tym jestem trochę zaskoczony. A kolejny znajomy: Tadeusz Zwiewka. Już billboardy miało porozwieszane. Już tu dziękował za to, co było. Proszę pana, znaczy to, kto, gdzie, kto miał billboardy porozwieszane, to dotyczy wielu członków, wielu partii. Bo ja jako Poznaniak widziałem jakieś trzy miesiące temu bardzo mocno rozklejonego na billboardach Ryszarda Czarneckiego, co wszystkim nasuwało przekonanie, że Ryszard Czarnecki ponownie będzie startował z Wielkopolski okazuje się, że startuje z listy ale Mazowieckiej. Czarnecki z Poznaniem się przecież kojarzy. Czarnecki, spo... że w sensie, że Czarnecki do, do Poznania. Poznania. No ale chyba nie chodziło. o. Po polskim zaworze. Chyba nie tego, o nie tego Czarneckiego chodziło tak myślę. Ale byliśmy blisko. W jakim sensie? No jeśli chodzi o nazwisko. No jeśli chodzi o nazwisko to może byliśmy blisko, nie wiem, trudno mi się wypowiadać w tej sprawie. Wydaje mi się, że jednak. Tekst hymnu polskiego nie odnosi się do Ryszarda Czarleckiego. tak sądzę. 3 maja najprawdopodobniej, bądź drugiego. Będzie pana przyjaciel w Warszawie i w Łodzi. Mm, mm. O którym z moich przyjaciół pan mówi? Ten, który jest na tej samej liście co ja. A, a rozumiem. Ale tam jest dużo osób na tej liście, tam jest ponad 30 osób na tej liście, więc tak gdybyśmy tak. A mnie pan senator wbawił, że jestem jedyny. Nie, no, nie, nie wbawi, nigdy tego nie wbało. Proszę Państwa, to do rzeczy. Donald Tusk, były premier przewodniczący Rady Europejskiej, będzie w Polsce. I ponoć ma wygłosić niesamowicie płomienne przemówienie dotyczące przyszłości. Czytałem o tym w prasie i w mediach społecznościowych. Myślę, że na pewno i ja się z tego cieszę. To będzie wsparcie dla koalicji europejskiej przed wyborami europejskimi. A takie wsparcie, jak Czy... kiedyś udzielał Aleksander Kwaśniewski. Czy... Bo to było tak. Co Aleksander Kwaśniewski pobłogosławił i namaścił, no to masz, babo, placek wychodził odwrotnie. Znaczy, ja nie, nie, nie będę się tu odnosił do wszystkich przypadków, e, kiedy Aleksander Kwaśniewski udzielał komuś wsparcia, bo nie, nie wszystkie je pamiętam. Natomiast z całą pewnością wsparcie Donalda Tuska w maju, na początku maja, bo o tym pan mówi, dla koalicji europejskiej byłoby rzeczą niezwykle cenną. Czy Donald Tusk ogłosi jeszcze coś, powie o swoich politycznych planach na przyszłość? Nie wiem. Ja mogę powiedzieć, co ja bym chciał. Ja bym chciał, żeby Donald Tusk powiedział, że będzie startował na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Marna ma Polacy go nie chcą. A tego nie wiemy, proszę pana. Wiemy na no, że Andrzej Duda w roku 2015, jak startował, to też miał marne szanse. Nie, no jasne. A jak, a jak się jest, to skończyło, nie, nie, to wiemy. Jasne. Tylko jest różnica między marne szanse i zupełnie nikomu nie znana Andrzej Duda w roku 2015. O Donald Tusk, który był premierem, który obiecywał Polakom, że nie zostawi premierostwa. I zwiał koniec końców do Brukseli. No. Jest no, to różnica. Znaczy, to, no wie pan, opowiadanie o zwiewaniu to jest, że tak powiem, e, uważam rzeczą niewłaściwą, bo jeśli ktoś tu zwiewa, to myślę, że zwiewa pani minister Zaleska, ale zostawmy e, kwestię e, zwiewania na boku, tak myślę. No no to co? No nie, no nic, po prostu. Tak sobie, tak sobie myślę, że, te, że, tak to, że tak to po prostu jest. A jak będzie, ja panu powiem tak. Polityka jest dziedziną niezwykle dynamiczną. To prawda, no bo ja... nie wiem, czy pan czytał ostatni wywiad z Grzegorzem Schetyną, liderem koalicji europejskiej, czyli niejako pańskim liderem. I on mówi, że on już jest za związkami partnerskimi. Proszę pana, ja właśnie z tego powodu jestem, jak pan to mówi, młodym działaczem polskiego stronnictwa ludowego, że doszedłem do wniosku, będąc swego czasu członkiem Platformy Obywatelskiej, że niestety w Platformie Obywatelskiej po usunięciu pana Maka posła Biernackiego, Biernackiego mhm. Tomczaka i pani poseł Fabisiak nie ma już miejsca na to, żeby z własny, zgodnie z własnymi przekonaniami być na przykład przeciw związkom. Ale Biernackim. oni ponoć zostali w Platformie. I właśnie na no siebie pan, co no ja mogę powiedzieć tak, ja z tą dwójką, czyli z panem posłem Biernackim i z panią poseł Fabisiak. Nie mam może tak częstego kontaktu. Częstszy kontakt mam z samym posłem tym i on się czuje usunięty z Platformy Obywatelskiej. Nie dostaje informacji o posiedzeniach klubu, więc wydaje mi się, że nie jest członkiem, no tak ja to odczytuję oraz on jako sam zainteresowany. Nie, no to w porządku, bo ostatnio ktoś z Platformy Obywatelskiej, zanim jeszcze był bojkot, przekonywał mnie, że wręcz przeciwnie, że ta trójka wróciła na łono partii. Nie, nie, to ja absolutnie, przynajmniej jeżeli chodzi o... Czyli na jakieś łono wróciła, ale nie partii, O przypadek tak? pana posła Tomczaka, to ja to absolutnie dementuję. I nie dziwi pana fakt, że Grzegorz Schetyn już jest za związkami? Proszę pana, ja bym powiedział tak. W dużych formacjach są różne zdania na ten temat. Ja przypomnę, pan tutaj się często odnosi do mojej przeszłości partyjnej, że ja swego czasu byłem w Prawie i Sprawiedliwości razem z Joanną Kluzi Kostkowską i mieliśmy różne zdania na temat związków partnerskich, ochrony życia i różnych spraw światopoglądowych, więc to nie jest akurat nic dziwnego. Ja się cieszę, że PSL bardzo jednoznacznie ustami prezesa Władysława kosiniaka Kamiesza i także innych polityków Marka Zabickiego, Piotra Zgorzelskiego. Marek Sawicki, nie podoba mu się ta zaraz, koalicja. Zaraz, powiedział, Powiedzieli wszyscy ci politycy bardzo jasno, że mają, co do spraw oglądowych konserwatywne stanowisko i ja się bardzo z tego cieszę. Piotr Zgorzelski boi się powrotu Waldemara Pawlaka, jak Kosiniak przerżnie te wybory. Proszę pana, przede wszystkim tak, ja... Już to mówiłem, chyba nawet w tym studiu, że byłem na Radzie Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, która podejmowała tę decyzję o wstąpieniu do koalicji europejskiej. I że tak powiem, naprawdę z dużym uznaniem obserwowałem to, że ta decyzja była podejmowana autentycznie demokratycznie. To się dzisiaj ale pan senator się uśmiecha. No co to znaczy? No tak uśmiecham się ponieważ dzisiaj akurat ja mogę to powiedzieć jako bywalec wielu partii. Że zjawisko wewnętrznej partyjnej demokracji jest w polskim życiu politycznym dobrem rzadkim, a w penselu ono akurat występuje. No i po prostu ludzie mieli różne zdania. 86 do 8 Rada Naczelna podjęła tę decyzję i ta decyzja jest realizowana. No dobrze, wspomniał Pan Jannę Kluzi-Kruskowską. Przypomnijmy, Janna Kluzi-Kruskowska była w Prawie Sprawiedliwości, przeszła do Platformy Obywatelskiej, była w Platformie Razem ze mną to. No, pan senator się cieszy, jest czym miłe, miłe wspomnienie. I Anna Kluzik-Rostkowska została ministrem edukacji narodowej. Jak to się stało, to pytanie chyba tylko do samego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, ówczesnego, No ale tezy pani minister miała naprawdę bardzo odważne. Jeżeli pan mówi o tezach i ma pan na myśli to, że pani Kluzik-Rostkowska chciała, że tak powiem, Zlikwidować kartę nauczyciela nie tylko to no, ja Podnieść i... czas pracy do 40 inny, inny godzin I, I generalnie Uważała nauczycieli za nierobów A do tego wszystkiego nie tyle, że nierobów To raz, że nierobów A jeszcze do tego wszystkiego Że nie wszyscy nauczyciele kochają dzieci I nie wszyscy nauczyciele są dobrymi nauczycielami To no, super minister edukacji na ja, mogę, ja mogę powiedzieć tak ja nie pamiętam tych wszystkich wypowiedzi pani Janny Kluzik-Rostowskiej. Pamiętam, że chciała zlikwidować kartę nauczyciela i mogę panu szczerze tutaj wprost powiedzieć, że tak. Jeśli rząd Prawa i Sprawiedliwości, że tak powiem, przedstawi projekt ustawy, w którym będzie chciał zlikwidować kartę nauczyciela, to ja go poprę, no chyba że zostałaby na mnie nałożona jakaś niezwyk... niezwykle klubowa. restrykcyjna dyscyplina klubowa. Ale musi być ale ja... nałożona, bo Kosiniak a, wspiera a, przecież ale, nauczycieli. Ale, ale, ja mam, ale ja mam ten plus, że jestem, przynajmniej póki co, mam nadzieję, że po wyborach to się zmieni. Na razie jestem jedynym senatorem PSL-u. A teraz powiem panu tak, oczywiście ja też wspieram nauczycieli, ponieważ jeżeli jest tak, że rząd opowiada miesiącami, że pieniędzy jest w brud, pan prezes Kaczyński występuje i mówi tak, damy 13 emeryturę damy to damy to damy tamto dopłacimy do krowy Wiedziałem, i ja Wiedziałem że pan to oczywiście, powie. i wychodzi na to, że jest krowa plus świnia plus a nauczyciel minus to ja się nie dziwię, że nauczyciele protestują. I tu są jakby, e, że tak powiem, ja bym rozdzielił to no zjawisko. Można by było trawestować, że prezes Kaczyński miał na myśli tęczowe krowy i tęczowe <laughs> świnie, które nagle tęczowe się stały. No, ja nie wiem, czybie pan co, no, mnie się to akurat nie kojarzy z tęczą, ale każdemu się kojarzy. A co się tak panu jak, kojarzy? Jak A jakie pan, pana senatora nasz? Pan, znaczy ja bym powiedział tak, jeżeli mówimy o tęczy, to mnie się kojarzy ten cytat z księgi rodzaju łuk, łuk mój kładę na obłokich, prawda? Kiedy Noe wylądował po potopie swoją arką i pojawiła się tęcza jako znak nowego przymierza Boga z ludźmi. Pięknie. Pięknie musi się kiedyś jednak musimy na taką rozmowę filozoficzną, biblijną. Umówić. Z przyjemnością. Panie senatorze, błyskawicznie przed wejściem do studia uzyskiwaliśmy informacje różne. Wiemy, że Sławomirowi i Broniarzowi, no niestety, te dzisiejsze egzaminy gimnazjalne nie pokrzyżowały planów, jeśli chodzi o strajk. Było uprzejmie powiedzieć, że Egzamin gimnazjalny dziś nie przeszkodził w akcji protestacyjnej. To chyba odwrotnie powinno być, no ale co powiedział, to powiedział. Było uprzejme słowem, już broniasz, wspomnieć również o tym, że nie wszyscy, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, powinni być w komisjach, bo mogą być pedofilami. No też bardzo odkrywcza, naprawdę. Ale zapomniał dodać, co my już sobie razem ustalaliśmy przed wejściem do studia, że Wielka Brytania liczy sobie 60 parę milionów mieszkańców. Polska 38. I że liczba nauczycieli w Polsce jest prawie taka sama jak w Wielkiej Brytanii. Proszę pana, to są ciekawe dane, natomiast ja chcę powiedzieć tak. No przecież nie będziemy tutaj ukrywać, że bardzo często jest taki, to wiele samorządów potwierdzi, że samorząd jako organ prowadzący placówkę chce ją zamknąć ze względu na to, że w wymiarze finansowym nie jest w stanie podołać wymogom nakładanym na ten samorząd przez kartę nauczyciela i wtedy bardzo często się okazuje, że taką placówkę przejmuje jakieś stowarzyszenie, na przykład stowarzyszenie rodziców i zatrudnia y, nauczycieli na, że tak powiem, takich zasadach, że po prostu umawiają się na konkretną stawkę czy konkretną pensję i wtedy się okazuje, że ta sama y, szkoła świetnie sobie finansowo radzi. Więc ja jeszcze raz powtórzę... Y, ja w całości nie wiem, czy Joanna Kluzi-Krostkowska e, podtrzymałaby swoje wypowiedzi dzisiaj z końca, chyba po, nie, no po, z, nie z końca poprzedniej kadencji. Co do, że tak powiem, pozostawienia karty nauczyciela, mam nadzieję, że tak, ale ja w każdym razie już na temat karty nauczyciela się tutaj wypowiedziałem. Powtarzam, jeżeli rząd przygotowałby taki projekt, to o ile nie zostałbym zgwałcony jakąś niezwykle radykalną dyscypliną partyjną, to, to ja bym za tym zagłosował, tak? No tak, no nie mamy pewności, jak zachowałby się Władysław Kośniakz. No ale mogę prezesa Kosiniaka Kamysza jutro zapytać o godzinie 9 rano i będziemy mieli To proszę mieli go zapytać jasność. i będziemy wtedy mówić, czy będzie pan gwałcony przez ludowców, czy nie. Wie pan, jak pan wie, ja się z trudem daję gwałcić, więc to, to jest też jakby inna sprawa. No ale tutaj jestem gotów, gdyby doszło do takiej sytuacji... No to i miałbym głosować zgodnie z własnym przekonaniem to głosowałbym za likwidacją kardynału młody działacz ludowców senator Jan Filip Libicki był państwo i moim gościem bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję czas na serwis.